Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Bet Show. W dzisiejszym programie po raz kolejny Rafał Jackiewicz, a także najlepszy bokser wśród satyryków, Szymon Majewski. Pewnie niewielu z Was wie, że Szymon Majewski od 2 lat wytrwale trenuje boks. A skoro tak, to zapytaliśmy go o najważniejsze wydarzenia bokserskie w naszym kraju. Panie Szymonie, słynie Pan z robienia różnych parodii. Czy na przykład Artur Binkowski chyba jest idealną postacią, żeby go tutaj zrobić? On jest sam w sobie parodia. Cały czas mam wrażenie, że to jest jakiś aktor, który to jednak sobie przemyślał, całą tą sytuację i parodiuje i nazywa się jako postać Artur Binkowski. Ja już obserwowałem jego wyjście tutaj na lotnisku na Okęciu, kiedy wyszedł i udzielił takiego wywiadu. Niezwykle barwna postać, wszystko działa oddzielnie, oczy na boki, niesamowity jest. No. A boksersko jakby Pan go ocenił? No nie no, wytrzymały. No. Myślałem, że tam się położy wcześniej, ale rzeczywiście widać, że zdrowie ma. No. Ale no, Krzysztof Zimnok wygrał tę walkę, no to tam było widać pod koniec, że już był lepszy. Ruchnęła informacja o walce Wach-Szpilka. Chcę Pana spytać o opinię. Bardzo wyrównany pojedynek. Co Pan myśli? To dziwne, Boże, to dziwne, no, ale może być. No. Ja cały czas myślałem, że ta pierwsza w kolejności to będzie Zimnocha ze Szpilką. Podobno Panowie sobie liczą więcej niż za walkę o Mistrzostwo Świata i są problemy. Naprawdę? Polsat podobno szuka. W Polsce, tak, okej, okay, dobrze. Czyli co, najpierw muszą bardzo dużo zarobić i potem sobie nawzajem zapłacą te pieniądze i wyjdą na ring. Okej, dobrze, to jest ten sposób. No. Wach-Szpilka, miałby Pan faworyta, czy nie miałby Pan faworyta? Raczej mam wrażenie, żeby wygrał Szpilka, ale trudno mi mówić, tak mi się wydaje. No, ja widziałem tylko tą walkę Wacha z Kliczką, no, gdzie był tam jakoś bardzo okładany przez tego Kliczka. Natomiast no tutaj jakby chyba Szpilka jest dynamiczniejszy trochę, podejrzewam, od niego. No, ale jakby było, to nie wiem. No, tamten z kolei wielki, długie ręce. No. Ciekawe, no. Wiem, że o to pytano o Panu wielu, ale jest szansa, żeby zobaczyć Pana na ringu. Ja myślę, że Rutkowski by z Panem nie wytrzymał, bo to 50 kg więcej. Myślę, że Rutkowskiego by Pan zamęczył. 2-3 rundy i by może detektyw padł. Ja bym mógł zaliczyć tak zwaną glebę, bo on w glebie jest dobry. Tam zaś się wszystkich swoich w programie kładł na glebę. No. Nie, no nie, lepiej nie. To nie będzie fajne dla oczu. To jest dobre dla mnie, jak przychodzę do Łukasza potrenować, ale jak miałbym się pojawić tutaj na ringu, to raczej byłaby bardziej jakaś historia zabawowa, tak zwana, jak to się mówi, freak fight, a ja takich nie lubię specjalnie, no. Dobra, no to kolega Pana od Łukasza Landowskiego, Sosnowski Diablo. A, to ciekawe, no właśnie, no. To jest ciekawe, no. No i to w lutym, no. Ja jednego i drugiego zawodnika lubię, więc tutaj bym był rozdarty i zastanawiamy się, komu tutaj bardziej kibicować. No ale to może być jakiś powrót, prawda, Alberta, a też z drugiej strony dla Diablo, no. Wejście wyżej troszeczkę, do innej wagi. No jestem ciekaw, no. Nie mogę tutaj nic mówić, bo ja znam tajniki Alberta, więc zaraz będą do mnie tutaj dzwonić, co ja wiem o jego treningu, no. Ja mu sprzedałem specjalny cios, możecie jego spytać, co to jest, nie wiem, czy on pokaże, to jest moja licencja, mój własny opracowany cios, tajemnica Majewskiego, no. Możecie go spytać, co to jest. Nauczyłem go tego na obozie, no. Czyli w której rundzie padnie Diablo po ciosie Majewskiego? No, szykujemy to na ostatnią, no. Dobra, ale więcej nie powiem, to jest tajemnica. Rafał Jackiewicz, podobnie jak nasz poprzedni rozmówca, słynie z dużego poczucia humoru. Więc zapraszam na kolejny wesoły wywiad. Pytanie jest takie, bo słyszałem, że pióropusz na wejście był załatwiony tak wczoraj na szybko. Czy to prawda? Że tak było słabo przygotowane w takim razie? Nie, taniec już tańczyłem już na weselu. Później jeszcze przypomniałem sobie jeszcze z internetu. Pióropusz koledzy, kurczę, zgubili, także musieli wziąć, skombinować drugi. No mówiłem, no to był prezent dla mojej żony, no ona chciała wycieczkę, mówię, kochanie, ma czas na wycieczkę tam. I zatańczyłem, dlatego wyszedłem w tym pióropuszu, bo mówię, bo to był prezent dla mojej żony, bo ja na pierwszym tańcu swoim 3 lata temu, 2 października, tańczyłem w pióropuszu YMCM. Dlatego względu, że po prostu nie umiem tańczyć, także wymyśliłem sobie taką zabawę, no i to był dzisiaj prezent, bo 2 tygodnie temu mieliśmy 3. rocznicę. Czy teraz będzie jakiś taki pomysł, żeby jakieś inne ciekawe wejścia robić, czy to było wyjątkowe specjalnie z okazji rocznicy i prezentu dla żony? No to zależy też, kurczę, bo ja już ten boks tak, no mówię, no tak też gdzieś tam, no tak traktuję, tak można powiedzieć, dodatkowo. Tak jak powiedziałem ja wcześniej, ja teraz już koncentruję. Gdzie ta świnia?
koncentruję się teraz na MMA i naprawdę się za to wziąłem, ja naprawdę chcę walczyć. Także ten boks, no zobaczymy. Wymyśliłem, że ostatnią walkę wjadę statkiem i we all go on, zaśpiewamy Titanica. To będzie dobre. A co z pomysłem, żeby w ostatnią walkę bokserską stoczyć walkę MMA, walkę bokserską? Dalej się tego trzymamy? Mówiłem ci, tak? Czy ty komuś? Tak. Kiedyś rozmawialiśmy w piekarni, teraz rozmawiamy w kopalni, także mamy ciekawe zawsze okoliczności przyrody. Tak, podtrzymuję to i tak będzie. Moje zakończenie kariery będzie wyglądało... Ale jeszcze nie kończę. Moje zakończenie kariery będzie wyglądało tak, że stoczę jedną walkę na jednej gali, stoczę jedną walkę w boksie, jedną walkę w kickboxingu, jedną walkę w MMA i tak zrobię, tak powiedziałem i tak będzie. Dobra, to jak świętuje Rafał Jackiewicz swoje kolejne zwycięstwo w boksie dzisiaj? Jadę na Wilbin Cafe. Na rogalika, podgrzany rogalik, kawę dla prawdziwych mężczyzn. Jaka jest kawa dla prawdziwych mężczyzn? Nie zgadniesz, kafe latte. Kafe latte, rogalik migdałowy podgrzany, Kinder Maxi King, Raffaello i Kinder Pingui. A dam ci zagadkę, zadam. Zielonej wisi za oknem. Nie ogarnę tego. Czerwony beret. Wszystkiego dobrego. Nawzajem. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Życzymy Wam udanego weekendu i pamiętajcie, że widzimy się dokładnie za tydzień. Cześć. In